Let's go. Dzień dobry. No. Dobra. Podcast, który to jest? Numer 5. Pogubiłem się już, tyle jest. No, tyle tak podcastów powstało. Dokładnie. No. YouTube. Świetna rzecz. Siema. Witam. Kurczę, witam. Dzień dobry. Buenos dias. Buenos dias, por favor. Ej, to buenos dias, dobrze powiedziałem? W jakim to języku? Po włosku. Co? Co? Hiszpańsko, po hiszpańsku. Chyba. No. Po włosku. Uczysz się hiszpańskiego, kretyn. A jak jest ten? Półtora roku i nie wiem, jak jest. Dzień dobry. Po włosku? Ola. Nie. To jest też po hiszpańsku. To jest cześć. Kurde, ej, to jest... Wiem, jak jest cześć po francusku. Dobra, dobra, jak wiecie, jak jest po włosku. Salut. Dzień dobry, to napiszcie w komentarzu. Napiszcie, jak jest po włosku dzień dobry. No więc. Można zacząć kolejny od tego, podcast, że... Piąty. 100 subskrypcji, moi drodzy. 100, nawet jeden się powoli rozkręca. Ale już ważną rzeczą jest to, że 100 słów i to jest niesamowita ilość. I ile my mamy ten kanał? Jesteśmy w dzień. No dobra, mamy 6 filmów, czyli średnio ile tam jest koło... No to jest 5, więc... W sensie 6, okej. 6, no to... 5 filmów. No dobra, czyli nie, to mniej więcej na film, mniej więcej na film jest 20 subów, co jest super wynikiem. No, to strzeliłeś o mnie. No przestańcie. Przepraszam. Golemy. I ogólnie dziękujemy i będzie jakiś taki specjal. W najbliższym czasie, no, może jeszcze tydzień, nie, dwa jest, i myślę, że się pojawi. No. Jeszcze nie teraz, ale musimy znaleźć na to czas. Są ostatnio problemy z naszą dostępnością czasową, ale no, robimy co możemy. Na przykład dzisiaj nagrywki cudem się odbyły. Chodzi przez o... ciebie. No, zawsze jest przez ciebie. No sorry, no, muszę się nauczyć rysować. To może wytłumacz w ogóle, o co chodzi z tym rysowaniem i dlaczego. O, no w środę tego nie nagraliśmy, bo dzisiaj piątek, a zwykle nagrywamy w środę. Co powiem o tym? Ja wiesz, bo... że musisz patrzeć na mikrofon, jak mówisz, nie? Wiem, ale jak ale patrzę jak na mikrofon, patrzy... to mam głowę skierowaną w tym kierunku. I zresztą, jak patrzę, to go lepiej słychać, więc... No, bo historia jest taka, że ja byłem... Generalnie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale my chodzimy razem w czwórkę do jednej klasy teraz do technikum. Jesteśmy na profilu fotograficzno-medialnym. Fotografia i multimedia. I grafik. Technik fotografii i multimedii. Dobra. Kierunek realizacja filmowa. Okej, fajnie. Ale ja jesteśmy w drugiej klasie teraz, ale ja w pierwszej klasie byłem na profilu elektronicznym. Ale jako, że... No, jakoś tak... No, tak średnio bym powiedział. Paradoksalnie. Nie podobało mi się tam za bardzo, nie ogarniałem tej elektroniki i stwierdziłem... W ostatni tydzień wakacji stwierdziłem, dobra, zmieniam klasę. No i teraz jest taka opcja, że w cały semestr muszę zdać 6 egzaminów z całej pierwszej klasy. Rok. Nie semestr. Semestr, musi to w semestr. Mam semestr, żeby napisać wszystkie egzaminy z pierwszej klasy. No. I generalnie na przykład mam 2 tygodnie, żeby powtórzyć cały rok, bo co 2 tygodnie mam egzamin, a teraz za tydzień mam egzamin, gdzie z pracowni artystycznej, gdzie muszę narysować ładnie rzeczy, a nie umiem w ogóle rysować. Ja dlatego, z rysunku dostałem 2 i pani się ucieszyła. Dlatego teraz mam ciężko z czasem po prostu, ale jak tłumaczę się po prostu. No ale nagrywamy i bądź cicho, bo miało cię tu nie być już. Właśnie, też co ty tu robisz? Co Kamil robi w podcaście? A co ty tutaj robisz? A co ty tutaj robisz? No dobra. No. Ogólnie wynieśli nam trochę rzeczy ze strychu. O Jezu, no dużo rzeczy było, dlatego chyba nie ma kanapy na przykład. Jest trochę, nie ma fotela. Lipka. Ja na szczęście nie odbiłem się rykoszetem, mam zawsze swoje krzesełko. A ja mam łóżko, które jest złożone i jak się pochylę do tyłu, to się rozłoży, więc... Jakby to będzie mocny materiał. Mocarny materiał. Będzie zbliżenie. W tym, jak PewDiePie. But can you do this? No dobra. Z takich tematów, co sobie kminiliśmy przed odcinkiem, to teraz się odbywa PGA w Poznaniu. Poznań Game Arena. Dokładnie. Yes. Nagrywamy to w piątek, wrzucamy to w sobotę, więc PGA... Oby w sobotę. Bo ja montuję tym razem PGA albo, wciąż trwa. No, albo w niedzielę, więc PGA... No, widzimy się w poniedziałek. Że tak powiem, PGA wciąż trwa. Tak jest. Piłka w grze. No i... No. Piłka w grze. Piłka w grze. Znowu w siotle. No i co? No, możemy sobie pogadać o tym, bo... Kto z was był na PGA? Ja. No, każdy chyba z nas był, nie? No i... Nie wiem, jakie macie odczucia? Bo pewnie byliście po parę razy. No ja na pewno byłem... 4 razy?
Tak naprawdę ten trzeci, czwarty raz to już było, pójdę, bo jest, raz w roku, no dobra. Ale no, to jakoś nie sprawia mi też jakieś wielkie radochy, bo tam zbyt mało się dzieje, według mnie przynajmniej. Tam pochodzisz 2 godziny i już nie ma totalnie co ze sobą zrobić. Jedyne co wtedy robisz, to łapiesz darmowe sprajty. No, darmowe sprajty, to jest dobra opcja. Ale byłem generalnie 3 razy i pierwszy raz byłem sobota, niedziela, co było błędem. Potem już następne 2 razy byłem w piątek i jest różnica. Piątek jest VIP day. Tak, jest ogólnie zdecydowanie VIP. Piątek to jest taki dzień, że jakby mniej się dzieje, jeśli chodzi o wydarzenia, ale jest dużo mniej ludzi i dużo większej ilości rzeczy możesz po prostu dojść w ogóle. Tak, jakby nie ma takich kolejek, jest jakaś nowa gra, na którym jest straszny hype i po prostu praktycznie nie ma problemu, żeby się do niej dopchać. Mm-hmm. Tak jak te 2 czy 3 lata temu wychodził Battlefield 1 i był na niego straszny hype i generalnie w sobotę, w niedzielę, bo też byłem wtedy, nie dało się do niego dopchać, a w piątek bez problemu piątek, jeszcze graliśmy turniej. Ja pamiętam w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu, jak wychodził Battlefront 2 i też wiem, że były kolejki duże w sobotę i w niedzielę, a normalnie z pół godzinki sobie pograłem w piątek. No bo w piąteczek jest, w sensie też są kolejki, ale to są kolejki na 5 minut czekasz stania, więc ale też, tyle no, co nic. Trzeba zaznaczyć, że te bilety są droższe i dostęp do nich jest też taki ograniczony, bo ludzie tam dostają na przykład jacyś, nie wiem, jak w końcu VIP, co nie? Jak masz jakieś znajomości po prostu. Nie, no głównie na przykład jak są jacyś dziennikarze albo coś takiego, nie? Ale jest też dzień prasowy i to jest w czwartek. Aha. Więc to nie do końca tak. Dobra, to zepsułem, przepraszam. Głupie. Nie, ale ja generalnie z PGA mam takie odczucie, że jak byłem młodszy i się chodziło na te PGA, to była taka zajawa, nie? No, ja ogólnie PGA dla mnie było czymś takim, że wszyscy o tym gadali, ale wiesz, jak byłem mały, nie wiem, miałem z lat 11, to jakoś mnie tak, wiesz, no, samemu bym nie poszedł na PGA, a no, moim rodzicom raczej by się nie chciało. W sensie samemu mam na myśli, że wiesz, z ziomeczkami 11 lat i to było takie niedostępne trochę. Tam po 3 latach poszedłem pierwszy raz i się mega jarałem. Pierwszy raz był spoko, drugi raz też był mega spoko, a jak byłem 3., 4, to już było na zasadzie właśnie, że pooglądać, się przejść po prostu. No, i z tak ekipą dalej idziemy, no coś sobie pochodzimy. No, jakbym miał teraz iść, znaczy miałem iść teraz w piątek, ale no niestety nie wyszło. Jakbym miał teraz iść, to bardziej na zasadzie takiej, żebym poszedł z ziomkami tam, może się pośmiać z jakichś gierek słabych, albo takie, pograć w symulator farmy nowe. Na ludzi grających w Fortnite, jak się emocjonują. Dokładnie. No, ale jak się te pierwsze razy chodziło, to było takie nowe, a potem te kolejne razy to jakby wszystko było takie powtarzalne i już było dosyć nudne. Nie jest było co dużo robić. Więcej młodych ludzi na pewno, bo jakby zależy dla kogo to jest minus, bo dla nas to może być minus, ale no nie traktowałbym tego znaczy, jako no nie mówię, że to jest minus, tylko minus, minus, tylko jako fakt, że kiedyś tam było więcej ludzi, nie wiem, 16-17 lat, którzy nie byli tam właśnie tak sarkastycznie. W sensie, tak jak mówiliśmy, że pochodzić, tylko byli tam, bo mieli zajawę. W sensie, ja mega lubiłem te pierwsze 2 PGA, na których byłem, no, bo były tam... Tak, już nie mówię tutaj, że miałem więcej do roboty, tylko po prostu były turnieje. Były w sensie e-sportowe turnieje, grane tam na większej scenie przez bardziej profesjonalnych graczy. Ja jestem osobą, która lubi oglądać, jak ludzie grają, szczególnie ci profesjonalni. Zawsze tatuś mnie atakuje i się pyta, czemu oglądał, jak ktoś gra. A ja mówię, nie wiem. Kiedyś też, to przynajmniej z mojej strony, była troszkę większa zajawa na YouTuberów. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że tak, ale też chodziło po to, żeby sobie chociażby fotę zrobić z YouTuberem. Ale albo też coś, albo spotkać, pogadać. Wspomniałeś, Kajtek, o tym, że dużo więcej młodych ludzi, w ogóle dużo więcej ludzi. Ale ja też pamiętam te pierwsze PGA, na którym byłem, to właśnie nie było aż tyle osób. Tylko że potem wprowadzili jakby takie pod targ, że tak powiem, do PGA, czyli wprowadzili Star for Fans, czyli jakby wydarzenie połączone z PGA, stricte skupione na tym, żeby spotkać się z YouTuberami. I przez to również na samym PGA pojawiło się strasznie dużo dzieciaków takich małych, znaczy dzieciaków, no po prostu takich ludzi, którzy niekoniecznie przyszli tam dla gier, tylko dla YouTuberów, ale no siłą rzeczy
nie spędzą tam, nie wiem, 10 godzin w tej jednej hali, tylko będą chodzić tam po innych miejscach, więc po wprowadzeniu tego Star 4 Fans też zrobiło się tam dużo więcej ludzi. Prawda. I dużo większy chaos. To jest w ogóle ciekawe, jak te gry przemijają. To znaczy, nie wiem, parę lat temu, 10 załóżmy, to wszyscy grali w, nie wiem, załóżmy w kloce, w Minecrafta. Dalej grają. Ale nie, ale mówię o tym, że jak byłem rok temu z tobą właśnie, to widziałeś, komputery z klocami stały same, a ludzie napieprzali Fortnite'a. No bo wiesz, kloce to już nie jest nic nowego, gra, nie? Gra musi być naprawdę dobra, żeby się utrzymać. Na przykład LOL 10 lat już jest, League ludzie Legend. Cały czas grają. Dwa dni temu League of Legends w środę. Obchodziła... Paścierz. Obchodziła dziesięciolecie. Siedzi jak taki wujek. No, obchodziło... Dziesięciolecie... Gry. Tak. Dziesięciolecie firmy, jak i gry. I czy jest to strasznie fajne uczucie, biorąc pod uwagę, że grałem od praktycznie samego początku tej gry. Siedmioletni Kamil. Gra w LOL. No tak. Musiałem obliczyć. Znaczy no nie, zacząłem grać w drugim sezonie, czyli gram 8 lat już w tą grę. I Riot, czyli twórcy... Riot? Riot. Francuska firma, Riot. Riot. Wrzucili 50-minutowy filmik, gdzie... Dziękujemy. Nie, no na początku dziękowali, a potem zaczęli zarzucać fanów nowościami i wyszło na to, że Riot, który przez 10 lat nie stworzył żadnej innej gry niż League of Legends, tak w 2020 roku ma wejść 5 nowych gier, każda o innej tematyce. Ale każda oparta o League of Legends. Tak, każda oparta na postaciach z ligi. Legend. I jeszcze ma być wersja mobilna i konsolowa dla samej konsolowa. Ligi. O matko. Ale na mobilna może być spoko. Ale konsolowa to będzie tragedia. Nie wiem, jak grać na padzie w tą grę, naprawdę. Bo to ogólnie oni robią od nowa tą grę. To nie jest tak, że po prostu przerzucają grę na telefon i PS-a, tylko po prostu od nowa budują grę. Dlatego to jest projekt, który trwa już chyba 2 lata, jeśli dobrze pamiętam. I ja jestem strasznie hyped na wszystko. Nie mogę się doczekać roku 2020, szczególnie... A, bo jeszcze ma być serial, który serial jest oparty na historii League of Legends, bo każda postać w tej grze ma swoją historię. I jestem hyped strasznie. Ale w ogóle odnośnie 2020 to będzie pierwsza dekada memów. Mhm. A no. No i memy dekady będą. To tak. Co ty gadasz? No. Znaczy... Kurde. Nie wiem, tak się ciekawie. Tak, no. Ciekawie, fajnie. Będą musiały wlatywać grube memy. No, najpotężniejsze jakieś. Ci wszyscy psycholek, którzy trzymają te potężne memy na dysku twardym. 1 terabajt memów. Których jeszcze nie ma w internecie, ale wiesz. Ale będą. Z deep webu gdzieś się pobrali, nie? Wlecą do internetu po prostu wszystkie. To będzie mocne. Ja, no 2020 będzie bardzo fajnym rokiem. Jak ale... i dla graczy, jak i dla nerdów. No i nasze 18, moi drodzy. Zapraszamy widzów na strychu, no albo nie. Zapraszamy. Zrobimy streama z 18. Ej, ale był pomysł, żeby robić streamy na naszym kanale. Takie, raczej byśmy ich nie zapisywali, żeby robić streamy z Minecrafta. Z ekipą na strychu podcast. Tak. To jest spoko. I przy okazji ktoś by z nas sobie streamował gierkę na naszym serwerze i przy okazji byśmy sobie może gadali na jakieś tematy. No. I fajna opcja, jakby tylko... ktoś chciał, bo... No właśnie, mamy serwer od tygodnia. Jakiego tygodnia? O więcej. To już jest prawie miesiąc. Miesiąc? Bo jak... Co ty gadasz? Ty grasz od tygodnia. Ja gram od tygodnia. No. Ale nadrobiłem. Nadrabiać. Gram jak chory. No on tak, ale na przykład Jerzy i Szymon, ja ich na Minecrafcie widzę tylko jak są na grafice komputerowej w szkole. Weź. No ja gram w weekendy tylko, no nie mam czasu w tygodniu. No ja nie mam czasu w ogóle. No, paradoksalnie. Robimy inne rzeczy niż siedzenie przed komputerem. No ja na przykład nie robię i czuję się z tym dobrze. Jezu, Kamil dzisiaj skończył 2 godziny przed nami, bo odwołali mu pracownię grafiki komputerowej.
siedzimy sobie na tej pracowni, gramy w Minecrafta. Kamil od razu, zamiast przygotowywać się na podcast, w ogóle baterii szukać, kupić sobie jedzenie, bo potem musieliśmy po to jeździć i spowalniać wszystko, wchodzi na Minecrafta i o, siema. Nagle się wyświetlamy sobie, tak gramy, a to no, Dallas joined the game. No, w sumie my jesteśmy bardziej abstrakcyjną sytuacją, no on sobie wraca do domu po lekcjach, a wie, że my jeszcze w szkole, a tu w kloce. No bo jesteście psycholami, no zamiast się skupić na przedmiocie, ale zrobić coś pamiętacznego. Ej, nie. Pani powiedziała, słuchaj, że my to umiemy i możemy sobie robić. No, ona przechodzi ogarnij, obok nas. Ogarnij, że jak ona tylko do nas podchodzi, to my minimalizujemy kloce. Ale nawet nie trzeba nawet było jak nie minimalizujemy, to się pyta mnie na przykład, czy lub no, Kajtka, czy to potrafimy. My a ja zrzucamy i to jest zrobione rzeczywiście. Ja zrobiłem te zadania, które kazała zrobić na lekcji i umiem to zrobić, no więc ja proszę być cicho, nie powinno się tu być. Z tego przyjeżdżę też, Szymon dostał piąteczkę. No. Więc git. No, Szymonie, bo nie grasz Minecrafta. Przepraszam. A ty zrobiłeś wszystkie zadania z Lightrooma? Tak. No ja nie zrobiłem wszystkich. No, ale no, tylko dlatego, zrobiłem, że się po prostu nie wyrobiłem w czasie lekcji. No dlatego tak, dzisiaj no, grałeś w klatce. No bo to już nie było zadanie z tej lekcji. I robiłem Photoshopa, a nie Lightrooma. A przenieśliście już do Photoshopa? No. Prędkość. Prędkość. No dobra. A gadaliśmy jeszcze o e-sporcie. E-sport. I e-sport. To jest... Kochamy. E-sport. Czy e-sport to sport? Czy sport to e-sport? To jest drama sprzed 4 lat, 5, kiedy liga zaczęła robić wielkie mistrzostwa. Ja, mistrzostwa niech się nie zaczęły tak od CS-a bardziej? No. Mm. Ale tak, ale od LoL-a zaczęły się ogromne mistrzostwa, dosłownie. Przepotężne. W sumie tak. No, bo no, pierwszy turniej, nasze pierwsze mistrzostwa jakie były, co prawda na samej sali było tylko 50 osób, ale na live streamie było 100 tysięcy osób. Ale zabuczałeś, aż mi uszy zaśbrowały. To było 100 tysięcy osób, czy tam milion, a ta gra wtedy miała niespełna miesiąc. 100 tysięcy czy milion? 100 tysięcy. Duża różnica. No 1-0. To nic przecież. No dobra, ale dobra, no i pierwszy wiesz, tam na chillku. No dobra, no dobra. Tak, tak ci powiemy na Jarka, jak ci będzie miała wypłatę dać. 100 czy 1000? Jak mi da 100, to też się będę cieszył. No, przy twoim wkładzie w tą pracę. No, dobra, przechodząc dalej. A już drugi, tam już były miliony. A teraz jest coraz więcej. Jak były trzecie mistrzostwa, wtedy było... Ta gra wtedy miała 3 lata. Pamiętam, Boże. No bo... Fanboy. Tydzień temu wyszedł film dokumentalny właśnie na Lidze Legend, jak powstawała i oglądałem go po prostu. Film dokumentalny? I... Nie słyszałem tego. Na Netflixie jest. Z ust Kamila, że oglądał film dokumentalny, to jest coś. No i rzadkość. Na tych mistrzostwach było więcej osób niż na NBA, na... No to o to nie trudno. Poczekaj, akurat, bo... poczekaj. To było więcej niż na NBA i jakichś dwóch jeszcze innych odnogach sportów jednocześnie. Golfie i hokeju na nie, trawie. Nie, nie, a ja tutaj mówię o Europie, mówię to o Ameryce. Ale ludzi, którzy tam fizycznie siedzieli, czy... Łącznie. Czy ze streamów? Łącznie. Streamy i siedzenie. No bo... O dobra, nieważne. To tak samo jak NBA oglądasz w telewizji, tak... No. Okej, to imponujące w sumie. No... Nie no, ale... E-sport to sport, bo da się spocić przy tym. A właśnie, bo w sumie zacząłem mówić o mistrzostwach. To jest definicja sportu. Ja totalnie, znowu totalnie obkrążyłem temat, bo miałem powiedzieć... Jak się pocisz, to jesteś sportowcem. Tak, a jak się nie pocisz, to nie jest. Jezu, to ja powinienem być mistrzem. No, robotnicy to sportowcy. No. No w sumie to tak. Młody G-sportowiec. No, jak te 4 lata temu się zaczął, to właśnie jeszcze większy hype na to wszystko, to we wszystkich... wiadomościach, z każdych... Wszystkie wiadomości. Zaczęły właśnie być tematy, że czy e-sport może być zaliczany pod sport, czy to powinno tak być, dlaczego to jest w sensie sportem? Skoro e-sport powinien być po prostu e-sportem. To jest strasznie głupie, jakby czemu to łączyć? Tylko no dlatego, właśnie, że ma tą samą nazwę, w sensie nawet nie tą samą, ale no, czy nie może być e-sport, czyli sport komputerowy, bo profesjonalnie grasz w grę, zarabiasz na tym pieniądze, bierzesz udział w turnieju. Dla mnie to jest taka rozmowa jak czy wegańskie mięso zaliczać do mięsa. No, wegańskie mięso. No. No właśnie. To jest zupełnie coś, w sensie i to działa na tych samych zasadach. Grasz turnieje, gracze zarabiają na tym pieniądze, to jest jakaś rywalizacja, czyli można to zaliczyć do sportu, ale nie sportu fizycznego. Do jednej dziedziny, ale dwie poddziedziny to są rzeczy. No, więc...
No i ale rozwaliliśmy tą... O kurde. Tą kontrowersję. Nobel, zagadka rozwiązana. Pokojowa nagroda Nobla dla nas typu podcast. Będzie potrafi. Tu wisieć. Niedługo ale nagrodę pieniężną przed niedługo, no niedługo. Jeszcze... Na harnasie. Jeszcze tylko 90 tysięcy. Jeszcze tylko 3000 razy więcej subskrypcji musimy mieć. Czy ty wątpisz w naszych widzów? Jak 90 tysięcy, mamy 100 subów. 90 tysięcy. Nie, ale próg się chyba podniósł. 9, tak? No, bo od 300 jest chyba. Od 300 jest. Nie będziemy mieli. No bo stary, teraz co drugi youtuber ma 100 tysięcy subów. Wystarczy, że zna innego youtubera. Raz, dwa. Musimy poznać innego youtubera. Raz. Ej. O. Raz, dwa. Raz. Dwa. O. Czyli wszyscy powinniśmy mieć. No. Prosta logika. Łącznie. YouTube czekamy na. Łącznie mamy 400 tysięcy. YouTube czekamy na guzik. No. Głupota. Głupota. Totalna. Powiedzcie w ogóle o swoim filmie na profilaktyce. O, ej, to trzeba było wypuścić chyba. To możemy wam wrzucić. Możesz wrzucić link do opisu. Tak. Ogólnie sprawa wyglądała tak, że wczoraj o godzinie 22 przypomniało nam się, że na piątek jest... Później chyba nawet, stary, to było. Nie, 22 pisałem na V kolumna. W sensie zanim... Zbieraliśmy się dosyć długo. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to było no, tak, 23.30. No. I przypomniało nam się, że trzeba... Zadanie zrobić coś związanego z profilaktyką. Profilaktyką nam profilaktyką. Plakat, fotografia albo film. No to my doszliśmy do wniosku. Profilaktyką uzależnień, żeby tak, uściślić, tak, tak, bo to jest szeroko. My doszliśmy do wniosku, że nagramy film. Też to nie był zwykły film. To był film w Minecrafcie. Film w Minecrafcie, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Tak. Ja już mam doświadczenie z tym, bo raz jak trzeba było nagrać trailer na Tristana i Izoldy na polski, to zrobiłem to w Minecraft. I mega fajnie, wiesz, podobało no, mi się. Było. Ma, chcesz kupić jakiś towar? No, w sumie nigdy nie paliłem, ale mogę spróbować. Wow. Płacisz 4 paki. Dzięki. No to może tego spróbuję. O, kurde, co tu się dzieje? Nie czuję się za dobrze. Dobry wieczór, policja. A co ty robisz? To są narkotyki? Dzwonię po karetkę. Stój, policja! Wracaj tu, gnojku. Szybciej, gnoju! Już nigdy nie będę sprzedawał drogi. Dobry wieczór. Proszę to wziąć. Jak się pan dzisiaj czuje? Już nigdy nie wezmę narkotyków. No, ale nagraliśmy film o uzależnieniu. O zażywaniu marihuany. To nawet nie było uzależnienie, to no był nie, dealer, to było zażywanie. Który sprzedaje... Nie spoileruj. Będę musiał dowiedzcie się. Dowiedzcie się. Nie wiem, w sumie nie wiem gdzie to wrzucę, ale... No opis, wrzuć w opis link do dysku. Okej. Okay. To jest filmik... Ale ja to będę wstawiał, moi drodzy. A no to tobie się myślę. Masz, filmik trwa 2 minuty, więc poświęcicie, warto zobaczyć. Nie chyba, że... Uwaga! Tutaj w tym miejscu sobie... Ta, jasne. Zrobisz. Co ty wierzysz? Zrobię to! Ta, zrobię, chłopaki! Jasne, jasne. Dobra. Dasz mi dychę, jak tego nie zrobisz. Tak. Przetnij ktoś. Ja, zrobię dobra. Tego. Zrobię. Zapomnij. No i co? I zapomnę. No i co? Typek zacznie montować za tydzień i muszę przypomnieć. A dobra, nie. Dobra. Ej, kumper, bo ty to musisz na jutro zrobić. Nie. No na niedzielę. Nie. Generalnie fajnie, jakbyśmy się w tych weekendach zamykali, nie? Mimo, że poprzedni odcinek był w poniedziałek. Ale było o, wolne. To nie była moja wina. Ale to było wolne wtedy. Ale miałeś 2 tygodnie na zmontowanie tego. Tydzień.
Tydzień. Daltonisto. Ej, w ogóle wydarzyła się tragedia niedawno. Oj. Prawda. No powiedz. Bo jest taka sprawa, nie? Spróbuj zachować powagę. Dobra. Nowa młody G. Młody G. No bo Belmondziak, mój ulubiony Belmondo. Znany także jako młody Rastafari. Tytus. Z Gdyni. No, dla Jerzego to był ostry etap w tym momencie. Zakończył karierę. Tylko dlatego, że pojawił się nas naprzecie u Rafa Lali. To jest przykra sytuacja. To jest przykre. Jakby... Nie rozumiem. Miałem swoje 5 złote 5 minut. Mabym to są prości ludzie. Mabym to są czary. No, prosta piła. Po prostu. Nie, no nie wiem czy 5 minut, on już długo był w sumie. O Jezus. Ale miał dobry okres. Teraz był najlepszy przed tą aferą. I przecież, bo nagrał się na płycie u Shaftera i teraz jakby wyszedł u Shaftera, no to jest jeden z głośniejszych albumów w sumie. No jest ustawiony To byłby tak konkretnie ustawiony, jego kariera by poszła wysoko. Dlatego to jest trochę smutne, szczególnie, że to naprawdę teraz jeszcze po jakichś tam ogłoszeniach z dzisiaj się okazuje, że to jakby to jest taka dosyć błaha sprawa, co się stało, bo tam coś było, no bo był snap u Rafa Lali, że Belmondo u niej w wannie się kąpał i jego koledzy ze składu go wyrzucili ze składu, bo Rafa Lala jest transwestytą. No i to takie trochę nie na miejscu, nie w sensie nietolerancyjne, to po pierwsze. A po drugie... No ziomka z ekipy. No poza tym to nawet to jest jego ekipa w sumie, nie? Mnie zastanawia, czy jakby on się faktycznie tak wybił, to czy by zmienił styl. Czy by wbił się w ten mainstream, bo... To jest fajne, bo był undergroundowy wcześniej, co nie? To też, to jest i problem, i to jest który... fajne, że masz takiego swojego ulubionego artystę undergroundowego i sobie go słuchasz, a jak on się wybija, to często ja zmienia tak przy tym swój styl. Pokaż jak czas. 26 minut. Shafter trochę był taką osobą. Ja mam... O, on poleciał w mainstream. Taką jedną osobą jest Shafter, który kiedyś nagrywał bardzo klimatyczne utwory. I jak się słuchało, to rzeczywiście było czuć taki klimat. A teraz te utwory bardziej nie są złe, takie bezpłciowe ale są. Tak, takie nieokreślone trochę. Jesteśmy po cięciu, bo nam się prawie aparat wyłączył i ja teraz dokończę zdanie, że jeśli chodzi o takich undergroundowych ludzi, to jest taki ziomek, który się nazywa Młody Osa, teraz ja znam zmienił nazwę na Zdechły Osa. A, to znam i on jest takim, on nagrywa mega klimatyczne takie undergroundowe utwory właśnie, które brzmią bardzo jakby ze strony takiej technicznej, jeśli chodzi o sprzęt, to brzmią słabo, ale są, przez to mają taki klimat. I on teraz dograł się do utworu z kilkoma takimi dużymi raperami i też się boję, że to tak wystrzeli. Bo no, to samo wystrzelenie nie jest złe, ale czy jakby, to na niego wpłynie? Mankament jest taki, że wtedy jak ktoś wystrzeli, to i dostaje coraz więcej odbiorców, to chce się przystosować do coraz większej ilości odbiorców, nie? My tak nie zrobimy. Belmondo! My zostaniemy tacy, jacy jesteśmy. Belmondo w sumie. Nie dowiemy się tego. Nie dowiemy się. Chyba, że powróci. Ja moi drodzy, za rok będziemy tutaj siedzieć nie z yerbą, a z butelką Hennessy. Po co to powiedziałeś? Ale tak, po pierwsze. Wyraził swoje marzenia, Szymon. Nie możemy mu tego odebrać. No i tak będzie, a ja wam mówię. Czyli złożymy się na jedną. Ja mówię. No tak się robi. Nie, ale no po prostu przykra sytuacja. Nie podobało mi się. Bardzo. Nie jestem zadowolony. A jeszcze Mabyl zmienił nazwę. No w ogóle to jest hit, nie? Mabylon. Mabylon. Mogli zmienić nazwę na jakąś inną. Ale krótka nazwa Mabyn była właśnie fajna, no, bo tak się ją łatwo wymawiało i to jest takie, przyjemna była, że nie wiesz co to znaczy, ale to jest takie, no, wiesz, to jest takie Mabyn, pełne. Mabyn. Nic się nie mówi, jest Mabyn. Jakby mów,
Mabyn mówi po prostu Mabyn. A Mabylon to już trochę jest takie... Mabylon, no to jak to brzmi? Koncert Mabylonu. To się z Babilonem kojarzy, no. Przynajmniej mi. Bo o to chodzi chyba. No tak, ale, a Mabyn się kojarzyło tak jak ty sobie wyobrażałeś, być. No jakby twoja wyobraźnia tylko i wyłącznie tak, te określa. A Mabylon to już trochę jest takie nakierowanie na coś konkretnego. Znaczy na Babilon, więc tak mało konkretnie, ale... Czemu mało? No bo czemu niby zespół muzyczny ma być o Babilonie? No to jest nie... Ale mądrze powiedziałeś. Nie rozumiem. No dobra, trudno. Babylon. Coś oni tam śpiewają sobie czasami, że coś tam działają w Babilonie, ale nie wiem o co. Ale to jest generalnie odwołanie do popkultury, bo w tekstach piosenek i generalnie w poezji Babilon odnosi się, że to jest coś złego. Babilon to ludzie Babilonu to źli ludzie. No. Wow. No. Czyli Mabylon to źli ludzie? No. Bo młody G nie ma już go tam? Tak, są tak. Źli, bo to tak nie ma jest. Młodego G. Młody G niesie dobro. I prawdę. Ale on był taki pocieszny. No, ja byłem na tym koncercie. On był takim śmieszkiem, takim miłym człowiekiem. No. Wyłonił się ze filara z mikrofonem. Życie go tak potraktowało. Dzień dobry. Nie. No. Da. Na ale schodzi dzisiaj Jerbunia, moi drodzy. A nie tak szybko właśnie. Ja dopiero pierwszy kubek wypiłem. No a ja na przykład czwarty lub piąty. Ja na pierwszym podcaście z Jerbą obaliłem chyba 5 takich. Jak to się nazywało? Na hejną? Tak. Mieliśmy przygotować na podstawy przedsiębiorczości slang młodzieżowy. I z Szymonem sobie siedzieliśmy, bo Szymon nie miał zadania. I kminiliśmy na lekcji przed. Jakieś śmieszne... słówka ze slangu. I znaleźliśmy, że wypić coś na hejnał. No. I Szymon to przeczytał, że to znaczy wyzerować napój alkoholowy. Ej, właśnie. I pani się tak zdziwiła. Bo prosiliśmy widzów, żeby sprawdzili, czy umieją wydać dźwięk w czasie przełykania śliny. Nie wiem, czy pamiętacie. Zaprezentuję raz jeszcze. A. Proszę napiszcie w komentarzu, czy wam się udało i czy próbowaliście. Czy są jakieś pytania na Instagramie? Były, parę było. Były. To można też poodpowiadać. Bo wiecie, jakby nie patrzeć, jesteśmy tu dla widzów. Tak. Daj, teraz ja będę czytał. Interakcje z widzami, co jest bardzo ważne. Ważna bardzo jest, no. A jak z czasem na ona jest poradzie? Ważna. No, czas. Kolejne pół godziny. Aha. Daj. No dobra. No. Błagam, powiedz, czy ekipa przeżyje. Ale to do mnie pytanie. Wszyscy no, kiedyś wierzę. Możemy. Powiem tak. To już kurde, to ekipa. Przykleiła mi się kartę. Nie ma ekipy. Nie. Mącicie teraz, mącicie. Zwracam się do wszystkich członków mojej ekipy. Powiem wam tyle. Ekipa przeżyje i jest silniejsza niż zwykle. Mówię to oficjalnie i otwarcie. Dobra, kolejne pytanie. Użytkownik Dallas28 napisał: kto powinien zostać wyrzucony i dlaczego nie Kamil? Uważam, myślę, że Kamil. Kamil Ferenc powinien zostać wyrzucony. No, powinien. Ze swoją subordynacją. A dlaczego nie Kamil? Obaliliśmy to twierdzenie. No, okay. Nie subordynację. Smacznego. Subordynacja. Subordynacja. Dobra. Lubicie jazz? Bardzo lubię. Zależy jazz. Jak tam to patrzę. Brzmiało jak twierdzenie. Lubicie jazz? Pytanie. Ale jazz jako muzyka? No. Czy jazz jako jazz? Jako lubię. Muzyka. Bo jest taka trąbeczka. Chociaż... Ja bardzo ja lubię jazz po jazzie. Co? Nieważne. Lubię jazz po jazzie. Dobra. Aha. Psychopata. No. Nie no, bardzo przyjemna kogo muzyka. Kogo lubisz relaksująca. Słuchać, jeśli chodzi o jazz, Szymon Bąk? Bardzo lubię Prońko. Krystynę Prońko. Krystyna? Chyba tak. Czekaj. Ja miałem tylko... Ja Krycha? Nie wiem cię o swoim faworycie, tylko teraz kurde mi wyleciało z głowy. Krycha Prońko. Ej, czy szreksofon to jest utwór jazzowy? Może podchodzić pod jazz. No, jeżeli tak. Seksofon. Jeżeli tak, to... Seksofon jest też bluesowy. Szreksofon to mój ulubiony utwór jazzowy. Mogę go słuchać godzinami. O, właśnie, John Coltrane. To jest mój ja bardzo... Dokończ. Ulubiony jazzman. Artysta jazzowy, no. Ja u mnie w domu też trochę słucha jazzu i moim ulubionym jest Tom Waits. O, bo no, on ma taki głęboki...
Taki czarny głos po prostu. Nie wiem, jak to określić. Jakbyś wyobraził sobie głos demona, to on ma głos demona. Dobra, następne pytanie. Duża kukurydza, normalna w sensie, versus taka mała ze słoika. Jak jest taka kukurydza w ziarnach, nie wiem. I taka malutkie kukurydzki takie, o. Te baby kukurydze. No. Zależy do czego, bo bardzo lubię te małe. Ale znaczy, zależy, czy one są w takiej zalewie octowej, bo wtedy mi tak średnio smakuje. Nie lubię takich kwaśnych. Słodka, słodka. Dałem ci teraz idealną sytuację do montażu, bo z 5 sekund myślałem, o co chodzi, i patrzyłem na ścianę z otwartą buzią. Co to są małe kukurydze? No takie małe kukurydze. Takie malutkie kolby w słoiku. A to nie to jest idealna sytuacja do montażu. To ja nie lubię. Ja nie lubię tej małej, ja wolę dużą. Ale bardziej taką z kolby, bierzesz taką kolbę, solisz ją i... A ja przez aparat nie mogę takiej jeść na przykład, jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo lubię. Tylko duże kolby. Ja też lubię. Z nadmorza. Te duże. No, jak ty ci ziomeczkowie one chodzą. Są pyszne, takie widzicie, słone. Rozmiar jednak ma znaczenie. Słone i słodkie i w ogóle. No. Sprawdziłem i wiem. Właśnie miałem coś sprawdzić i wiedzieć, tylko co to... A, nie, dobra, to trochę... Nie sprawdziłeś i nie wiesz. Proste. Trochę nielegalne. Kiedy zaczynamy nasz projekt, chłopaki? Sprawdziłem i wiem? Jakie? 1000 subów. Nie, no więcej, bo się nie zabierzemy za to. Nie wiem, 100 tysięcy. 100 tysięcy. Nie ma opcji, żebyśmy wbili 1000 subów. Nie ma opcji, rozumiecie? Nie ma opcji. Nie, jak będzie, to założymy kanał Sprawdziłem i wiem. Może inaczej, tak. Mam lepszy pomysł, bo 1000 to już trochę za duża liczba. Zróbmy tak, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 100 lajków, to otwieramy nowy kanał. Nie będzie. Nie, nie będzie. No to nie będzie nowego kanału. Już nigdy. Nigdy. Macie, to jest wasza jedyna szansa. Jeśli chcecie wiedzieć, bo my będziemy sprawdzać, to radzę. Warto wiedzieć. Radzę sprawdzić. Znaczy, polajkować. Tak. To będzie kanał popularno-naukowy. Tak. Lubię takie kanały. Ja też lubię. No, są ciekawe. A ja nas też lubię. I to będzie fajne połączenie. Kontra nauka. My kontra wszechświat. Tak. No. Miałem ostatnio sprawdzić, czy... A, już wiem, czy jak, bo masz gazenkę. Gazenkę kupową. Ja nie wiem, co wam próbuję nam przekazać. Ja też. Coś tam taki blond. Jak masz kuchenkę gazową i odpalasz sam gaz? I czy jak odpalisz zapalniczką, to ci się chata spali. Tak, spali się. Nie sprawdziłem. Nie spali się. Nie wiem. W sensie będzie jakby niespodziewany wybuch metanu. A sprawdziłeś? Metanu. Dobra, jak chcecie, żebyśmy to sprawdzili. Nie spali się. 150 lajków i spalamy dom Kamila. Jak pali się dom Kamila? Sprawdziłem i wiem. Czy równomiernie, czy... Czy tata Kamila to delfin. A tak niesarkastycznie to byśmy sprawdzali takie rzeczy, nie wiem. Takie nurtujące nas. Takie codzienne sytuacje, że czegoś nie kminimy. Wystarczy, że się spotkamy w piątek wieczorem i trochę pomyślimy. Czy termity smakują jak cynamon? Na przykład. No to będzie fajny kanał. Liczymy. Wy też będziecie mogli nadawać propozycje. No. Ja bym to powiedział, jestem nahypowany, no ale wszystko zależy od was. Wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Piłka w grze. No dobra, myślę, że zbliżamy się do naturalnego końca. No. Naturalny koniec ziemi. Podcast. Strajk przeciwko klimatowi. O, moi drodzy. Ale płynne przejście. Utworzyłem dzisiaj wydarzenie na Facebooku, którego ci tutaj panowie są współorganizatorami. Organizujemy strajk przeciwko klimatowi, ponieważ nasz klimat jest coraz gorszy i nie trzeba go zatrzymać. Trzeba się pozbyć klimatu. Przestań klimacie. Klimat jest straszną sprawą. I nas zabija. Zakłóca działanie fabryk. To klimat nam przeszkadza, a nie my klimatowi. Klimatowi, dokładnie. No, zatrzymajmy klimat. Przyjdźcie na strajk. Wydarzenie na Facebooku, podlinkuję. 10 grudnia. Chyba. Grudnia. Podlinkuj tutaj. O, tu będzie. No. Ej, to muszą być trzy, musisz takie trzy wlepić. No dobra. No. Nie nawet jednego. Nie podoba. Żadnego nie będzie. Ej, ze mną się założyłeś o jedno. O jedno. Jest to udokumentowane. Ja się z tobą zakładam o te trzy. Przetnij.
Źle podał rękę. To się... Jak żół. Dobra, ej, dochodzimy do 40 minut. No dobra, ostatnia rzecz, to powiedzmy, się przypomniało. Wczoraj byłem w robocie. I ja pracuję na... Zapraszam ludzi do restauracji. Naganiaczem jestem. Jestem naganiaczem tak zwanym, no. Ale bardzo miłym naganiaczem. Głupi. I wiecie, jak jest na starym rynku w restauracji, to oni mają te swoje takie stoliczki tam, nie? Na zewnątrz. I tam sobie ludzie siedzieli. I no, po starym rynku lubią chodzić bezdomnie, nie? No. Podchodzi do mnie bezdomny, coś tam mówi, coś tam, że jestem w klei. Ja się zapytałem, czy przyszedł pan popatrzeć na gitarzystę, bo gra gitarzysta, nie? On nie, przyszedłem popatrzeć na ciebie, taki playboy. Dziękuję. Po chwili odszedł ode mnie i podszedł do jakiegoś typa, który siedział przy barierce, przy balustradzie, przy stoliku. Zaczął go tam prosić jakieś drobne, coś tam. Coś tam, coś tak, tam. Ja, shit, tam. Here we go coś again. Tam mówi. Musiałem podejść, powiedzieć, przepraszam. A ty mówisz pan... mu, wy. Nie, czy mógłby pan stąd proszę podejść? Proszę, iść stąd. Masz. A on... Typek masz, wy. Typek zaczyna mi opowiadać, że on żyje na starym rynku już 50 lat, a ja mu każę odejść stąd. I to jest argument, któremu nie jesteś w stanie zaprzeczyć. No. Zaprzeczyłem, powiedziałem, jest, że... Jego... Nie żyjesz. Zapowiedzmy się. Okay. No. Dobra, mogę dokończyć? Czekaj, jak był ten cam? Creeper? O nie, jak to było? Nie breakout. Nie! Tak. No creeper. Oh man. Com? C-A-M. C-A-M. Creeper, oh man! Okay. No, i ja tam powiedziałem, że ja mieszkam w Poznaniu od 17 lat, że sobie tu pracuję, a on do mnie, no, mój ojciec się urodził, moja matka się urodziła. Ja powiedziałem, mój ojciec też się urodził. Machnął ręką i poszedł. Koza, to była wspaniała rozmowa. I dostałem na piwek od tego typa. Nie od tego bezdomnego, tylko od tego... Dał ci na piwek i sobie poszedł. Bezdomny. Masz tu. On poszedł do kogoś innego tylko po to, żeby mieć na piwek dla Kamila. No. Za wspaniałą rozmowę. Ej, dobra. Kończymy, bo ludzie nie wytrzymają. Chociaż watch time zwiększył się do 6 minut. To jest podwójny wzrost, moi drodzy. Jest dobrze, ja się cieszę. Przyro. Czekam, aż będzie chociaż 15 minut. No, to by było dobrze. A wiecie, co słabą opcją? Ty. Ej! Miałem słabe ogniwo. Na myśli to, że... Jakby to powiedzieć... Wyświetlenia nam spadają. No, ale... No, gadaliśmy o tym. Poczekaj. Wyświetlenia nam spadają. I... Jak my chcemy zrobić 100 lajków, jak my nawet pod poprzednim odcinku nie mamy 100 wyświetleń. Ale ten odcinek nie 130 wyświetleń. Mamy 130 wyświetleń. No, jak każdy da lajka, to mamy 130 lajków. Okej. Ja ci teraz powiem. YouTube Studio. Dobra, przyjaciele. 127 wyświetleń, 23 łapki w górę. To jest świetny bilans. To jest bardzo... Ile w dół? No to teraz zero. Musicie się postarać jeszcze bardziej, jeśli chcecie... Nie bądźcie nie, ale obojętni. Serio, bo generalnie te trzy pierwsze podcasty miały ogromne wyświetlenia, ale też myślimy, że to było dlatego, że ten kanał był jakby nowy, ludzie chcieli sprawdzić, co to jest. A teraz zostali tacy widzowie, którzy znowu rzeczywiście oglądają. Swoimi dreadami. Którzy rzeczywiście oglądają i tak to, że 130 osób średnio regularnie ogląda te filmy, to i tak jest super wynik. To nie tylko nasi znajomi. Ale fajnie by było, jakbyście udostępniali te nagrania, gdzieś wrzucali nasz kanał, nie wiem, na Instagramie, czy promowali. Ej. Bo to jest po prostu... Ej. Was to kosztuje parę sekund, a naprawdę możecie kogoś nowego wprowadzić na ten kanał, komu się to spodoba i... Co dodatkowo nam sprawia satysfakcję. No. Zapomnieliśmy o obrzydliwym ASMR. 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 Ale nie robimy tego. No, nie, ale bo ostatnio ktoś się zbulwersował. Nie. Twoja kobieta się zbulwersowała. Niech przeprosi w komentarzach. No, dobra. Przeproś. Okay. Zabulgotał. Ej, dobra. Trzeba to zakończyć. Ten cyrk. Dobra. Dziękujemy. Attention. Thanks for your attention. Nie zapomnijcie o... Przestań, przestań.
Tak się kończy palenie. Tak potrzebujesz się... leczenia? A nie, nie wiem. Angelo. No, zakrzyczyłem się yerbą. Pokaż serduszko, jeżeli potrzebujesz leczenia. Ile ci serduszek zostało? Pół serducza. Dobra, kończymy nie to. Nie zapomnijcie o Instagramie. Moi kochani, dobra. O dzwoneczku, subskrypcji, o przelewaniu. Właśnie, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, dzwoneczek, udostępnianie znajomym, to jest bardzo ważne. Obserwacja na Instagramie, bo tam się czasem dużo dzieje. I... pieniądze! Zrzutka będzie podlinkowana. Oczywiście. No, i dobra, kończymy to. Planujemy konkretne wydatki. Gitara, cieszę. Dziękujemy i... Co to było? Ej, jak się nazywa? Piesek, jak się nazywa stary Kamila Ferenca? Nie wiem, może Krzysztof. Kamil Ferenc. A jak się nazywa Kamil Ferenc? Nie wiem, może Krzysztof. Pajac. Okej. Okay. Zostanę wyrzucony z podcastu Szymon. Mabyn. Mabylon. Dzień dobry. Szmrrrra. Ej, chyba trochę za długie to było. No już, koniec. No. Konkretnie. Ale Jezus Maria. No fuj! Cały mokry jest. Debilem. Wysuszy się go. Zbiera atencję na koniec odcinka. Jezu, oni grają turniej w Overwatcha, a mnie tam nie ma. Main Zari.